Polskie radio. radio Orzysz. Polskie Radio Orzysz. Witam Was, drodzy słuchacze, w Polskim Radio Orzysz. Gościmy wyjątkowego osobnika, artystę Rafała Piechowskiego. Witam Cię, Rafale. Dzień dobry. Rafał jest garncarzem. E, jesteśmy właśnie po warsztatach, e, po fajnym spotkaniu z Rafałem. Ja jeszcze jestem pod urokiem tego, jak zajmuję się gliną. E, jest to faktycznie dość e, hipnotyzujące. Rafale, z krótkiej rozmowy z tobą wynika, że to całe pokolenia pracowały na to, gdzie i kim teraz jesteś ty. Tak. Tak właśnie było i ja to też również tak dostrzegam, bo uważam, że gdyby nie moje poprzednie pokolenia, a szczególnie nie mój dziadek Edmund Piechowski, to myślę, że dzisiaj już nie kontynuowalibyśmy całego tego garncarstwa. To wszystko dzięki moim przodkom, dzięki tej kontynuacji, że, że, że chcieli to kontynuować, że była potrzeba też to... Dzięki nim to wszystko zawdzięczam. Czyli ty wiedziałeś już y, od zawsze, że będziesz garncarzem i nie ma innej opcji? Czy szukałeś? Nie, jak byłem dzieckiem, to wręcz to dla mnie było takie, nawet powiem, że po części marzenie, żeby być garncarzem, żeby być fajnym, wspaniałym garncarzem. Bo to jak stryj otworzył naczynia, czy, czy mój tata, czy mój dziadek, to było to naprawdę mega popatrzeć, jak tworzył takie ogromne, potężne naczynia. I dla mnie to była taka po części abstrakcja, bo dla mnie to było wręcz no, niemożliwe, wręcz co, jak ja mały, taki 5 lat, nie potrafię gliny wycentrować, a mój dziadek z robił takie potężne dzbany, no to było takie nieprawdopodobne do, do, do ogarnięcia, ale jednak przy, przyszedł się taki czas, że, że zacząłem to robić, no i, i teraz jestem tu, gdzie jestem. Tak, bo jesteś określany chyba jako jeden z najmłodszych garnicarzy w Polsce. Tak, ja to tak dostrzegam, bo znam garncarzy z całej Polski, ale nie poznałem dotychczas nawet bliskiego mojego wieku żadnej osoby takiej. Mhm. Najmłodsi garncarze, jakich znam, to mają po trzydzieści kilka lat. Mhm. A powiedz Rafale, pierwsze swoje naczynie, takie autorskie, z którego jesteś dumny, takie gotowe dzieło, poczyniłeś w wieku ilu lat? Pierwsze naczynie, no to w, zabrałem się za to w trochę późniejszym wieku, bo miałem już wtedy 20 lat w sumie i mm -hmm. wtedy się za to zabrałem tak na poważnie, bo wcześniej to była jakaś tam zwykła zabawa praktycznie. No i wtedy już tak wziąłem się za to bardziej na poważnie i ukończyłem też kurs na Mistrza Tradycji, żeby mieć taki papier dodatkowy. Mm -hmm. A później, już w wieku 22 lat, już się tym zająłem e, sam tak na no, bardziej poważnie. E, i, I zacząłem to robić. No. Mm -hmm. I to pierwsze Twoje naczynie to było co? Pierwsze naczy pierwszego naczynia nie da się określić. Właśnie zawsze pada to pytanie, pierwsze naczynie, ale pierwszego naczynia nie da się określić, bo y, każdy, nieważne kto to był, czy to z pokolenia, czy nie z pokolenia, bo to ma naj najmniejsze znaczenie, ale każdy zaczyna od takich samych wzorów, od takich misko-kubeczków, coś w tym stylu, coś pomiędzy miską a kubeczkiem. I, I od tego każdy zaczyna praktycznie, później przechodzi się do kubków, później do butelek i coraz większych, większych, większych mhm. i się pracuje nad dokładnością, nad detalami, coraz bardziej się w to zagłębiasz, się w to wczuwasz, zaczynasz odczuwać to wnętrze z gliny i to też wciąga. No to inaczej zadam pytanie, z którego ze swoich produktów jesteś najbardziej dumny? Myślę, że z ostatnich buni, jakie zrobiłem na zamówienie grupy z z Białorusi, to jest białoruska folk metalowa grupa muzyczna. I dla nich właśnie, dla Alesa Tabolicza, zrobiłem właśnie dla, dla jego grupy bunie, taką dużą bunie z ich właśnie logo i słoweńskimi symbolami. Bo bunia to jest z gumisiów postać. Bunia jest y, postacią z gumisiów, to prawda i myślę, że y, co do buni z gumisiów, a buni jako, że naczynie, to myślę, że wzięli taką nazwę dlatego, że bunia była niegdyś naczyniem bardzo powszechnym, takim bardzo takim swojskim. Y, to jest misa? Co to jest ta bunia? Bunia jest takim dużym... Naczyniem okrągłym z takim małym dzióbkiem, i służyła niegdyś do przytrzymywania głównie wody i mocniejszych alkoholi. E, czasami też oleju. E, no i właśnie myślę, że to słowo bunia zostało użyte właśnie poprzez to, że bunia była naczyniem powszechnie codziennie stosowanym i to było coś e, takiego właśnie. E, Niegroźnego, domowego, po części też zdradzieckiego, i też taka była w sumie bunia z gumisiów. Także. Spójne to jest, prawda? Słam? Spójne. Spójne to jest. To spójne, tak, to jest spójne. Dobrze, ale też już słuchacze będą wiedzieć, co to jest bunia. A... I... Jeżeli chcecie to zobaczyć, bo y, na filmiku będziemy też składać z Rafałem warsztaty, które przeprowadził y, przed chwilką u nas y, na Polanie Kultury w Orzyszu. Tam są właśnie w kadrze te bunie, prawda? Te z tyłu, które za tobą stały, takie te wielkie, pękate, mm -hmm. krzemieniem zdobione, tak? Czy jak ty to nazywałeś? Gr e gryz? Nie. E zdobienie krzemieniem na naczyniach mm -hmm. nazywa się glansowaniem. Glansowaniem, okej. Okay. Glansowanie to jest właśnie rysowanie wzorów e, odpowiednio dobranym krzemieniem z taką okrągłą końcówką, żeby można było łatwie, łatwo rysować, ale w dzisiejszych czasach e, można to też rysować zwykłą łyżką do zupy w sumie, bo też się tym narysuje. E, krzemień był kiedyś stosowany ze względu na to, że no, no, takie były początki, jakoś człowiek po prostu wynalazł ten krzemień, że rysuje i, i tym zaczęli rysować. Sprawdza. Tak, tak, mhm. tak. Rafale, gdzie na co dzień jesteś? Gdzie na co dzień tworzysz? W którym miejscu? Obecnie dotychczas tworzyłem w Czarnej Wsi Kościelnej, ale teraz po właśnie 220 latach życia naszej rodziny w Czarnej Wsi Kościelnej ja przeprowadzam się do Starych Bajek i tam będę miał swoją pracownię, tam będę przyjmował wszelkich turystów i... I zapraszam serdecznie właśnie do starych bajek. A stara wieś kościelna i stare bajki są daleko od siebie. Czarna, Czarna wieś kościelna jest od, od starych bajek jakieś 70 75 km może. Dlegości. Czyli troszeczkę odskakuj, bo tak, ta w, w starej wsi, w czarnej wsi kościelnej to jest ta garncarnia z tą tradycją, gdzie był dziadek Edmund, tak gdzie twój tata tworzy, tak. gdzie ty jesteś, i ty robisz teraz przemieszczenie w nowe miejsce, które tworzysz ty od zera, tak? Swoje. Można by powiedzieć, że tworzę od zera, bo to właśnie dzięki mojej przyjaciółce wszystko się tak potoczyło, bo zawarliśmy współpracę. Ona prowadzi ogólnie agroturystykę, jest przewodnikiem. Tak zwana Biebrzańska Wiedźma, co jest bardzo popularnym ogólnie pseudonimem. A jak się nazywa? Agnieszka Zach. Agnieszko, pozdrawiamy Ciebie z Polskiego Radia Orzysz. A, i, Wiedźmo. I właśnie, właśnie tam będę twojo, swoją pracownię będę tworzył. Czyli razem z Agnieszką otwieracie nowy pomysł, nowe, nową przestrzeń, nową energię tam wrzucacie swoją, tak? Tak, tak. Czyli będziesz, Ty będziesz lepił garnki, garneczki, a Wiedźma co będzie robiła? Wiedźma na pewno pozostanie przy oprowadzaniu ludzi po, po bagnach, po ogólnie po Biebrzańskim Parku Narodowym. I myślę też, że zostanie przy produkcji swoich, swojego rodzaju wyrobów, bo też pro, produkuje różne świece naturalnej, natural, naturalne świece, naturalne różne kremy, przetwory, suszone owoce, dżemy, marmelady, wszystko to jest produkowane w 100% naturalnymi sposobami, bez żadnych dodatków, pestycydów, no i to też nas wyróżnia po części. Bardzo, bardzo ciekawie to brzmi. Ale słyszałam, Rafale, o, oglądałam kilka wywiadów z Tobą przed spotkaniem dzisiejszym i wychwyciłam też takie zdanie, gdzie sam o sobie Ty mówisz, że Ty jesteś Wiedźminem. Bo teraz mi się skojarzyło z Twoją koleżanką Wiedźmą i że Ty jesteś Wiedźminem. Powiedz coś nam więcej o tym, co to znaczy. Znaczy tak, Wiedźmin jest to człowiek, który ma nieco głębszą świadomość ogólnie, który ma też wiedzę na pewne tematy. Ja akurat jestem obeznany w tematach religioznawstwa, duchowości, psychologii, seksuologii, no i takim od, odrębnym tematem nieco jest też finansowość, bo to też mnie bardzo interesuje. To są takie główne tematy, ale też są i inne, które mnie bardzo interesują wiedźmin jest to przede wszystkim człowiek, który ma właśnie wiedzę, bo tak jak wiedźma, wiedza oraz ma, posiada i właśnie czasami mówi się na wiedźmina wiedun, to też jest tak nazywane Wiedźmin z Sapkowskiego był przedstawiony, myślę, w takiej bardzo kolorystycznej wersji, gdyż wiadomo, myślę, że pan Sapkowski chciał stworzyć taką sensację, bo myślę, że te wszelkie stwory, które zabijał Wiedźmin w, w powieści, to myślę, że to było, była metamorfoza co do tak zwanych złych bądź toksycznych ludzi, którzy, którzy otaczali świat ogólny. I i wiedźmin też prowadzi taką swoją walkę w swoim życiu, ale to chyba jak każdy człowiek. Wiedźmini to są przede wszystkim ludzie, którzy, którzy się bardzo wyróżniają nawet na pierwszy rzut oka. Mhm. W których, do których nie, z którymi nie każdy potrafi zawrzeć relacje. Ale jeżeli ktoś, z nią, ktoś zawarł już z, tą, z Wiedźminem relację pozytywną, to ta relacja już zostaje na zawsze. Mhm. Y, jesteś, w takim razie jesteś Wiedźminem, ty siebie tak określasz, a inni ludzie odczuwają to od ciebie również? Masz takie relacje z zewnątrz, że mówią, ale jesteś dziwny, magiczny, wyjątkowy. E, tak, wielu ludzi mnie uważa za dziwnego człowieka, um, za takiego ekscentryka, właśnie coś w tym stylu. I spotykam się z tym na co dzień. Nawet jak wchodzę do sklepu zwykłego po zakupy, to ludzie jakoś tak inaczej mnie odbierają. Często się uśmiechają na mój widok, choć nawet nie wiem w sumie, co zrobiłem takiego. <laughs> e, I to jest, to jest coś, coś niesamowitego, bo ja nie robię nic szczególnego, po prostu jestem sobą, tak. Mm. A można powiedzieć, Rafale, że garncarstwo to jest tylko twoja taka droga metoda ku tej duchowości, którą chcesz zgłębiać, dzielić się nią. Garncarstwo na pewno mi pomaga w rozwoju bardzo duchowym, ponieważ glina jest naprawdę bardzo głęboko duchowym materiałem do ogarnięcia, do przyswojenia się z tym. Z gliną jest jak z kobietą, trzeba podchodzić do niej spokojnie, z wyczuciem, Trzeba nie można na nic naciskać na siłę, trzeba wszystko robić tak, żeby było dobrze. A z mężczyzną inaczej? Z mężczyzną jest... Trochę inaczej myślać, Trzeba naciskać mężczyznę. Tak, też Ach, uważam, że czasami a to trzeba. Czasami trzeba mężczyznę nacisnąć, ale mi nie o to chodziło w każdym razie. Chodziło mi o to, że po prostu trzeba, tak jak w życiu ogólnym, trzeba wszystko robić, żeby wszystko trzeba robić z wyczuciem. Sam proces. Kiedy siadasz za kołem, kiedy bierzesz swój kawałek gliny. Czy ty wtedy, jak obserwowałam ciebie w czasie tej pracy, to był taki jakby. Miałem wrażenie, że jesteś troszeczkę w innym stanie umysłu, że jesteś już nieobecny z nami, tylko jesteś już gdzieś zupełnie inaczej. Czy to, czy to jest jakaś swoista medytacja w, w tym procesie? Czy się musisz wyłączyć? Czy to tego wymaga, czy nie wymaga? Czy możesz to traktować jak rzemieślniczo, że tu sobie słuchasz radia, tu popijasz kawkę, tutaj sobie coś na kole zakręcisz? Jak ty podchodzisz do tego procesu? Dla mnie tworzenie naczynia jest swojego rodzaju medytacją. Nawet powiem, że dość głęboką, taką świadomą medytacją, bo medytacje też się dzielą na różne rodzaje, ale ja to określam jako świadomą medytację i, i to bardzo uspokaja, mm -hmm. bo um, gdy siadasz za koło i zaczynasz kręcić, to się automatycznie znikają ci wszelkie problemy, zapominasz o nich, o wszelkich problemach z zewnątrz i po prostu skupiasz się tylko i wyłącznie na tym naczyniu. Obchodzi Cię tylko i wyłącznie to naczynie, ta glina, i żeby wszystko wyszło dobrze, bo w... glina jest delikatna i trzeba obchodzić się z nią z bardzo dużym wyczuciem. Mm -hmm. Tak, czyli wymaga takiej inteligencji kinestetycznej, tego właśnie. To, co mówiłeś, także osoby niewidome również bardzo dobrze odnajdują się w tym fachu to znaczy odnajdują się wiem żeby się na pewno odnalazły bo jeszcze się z taką osobą nie spotkałem dlatego też podkreślam to że gdybym nauczył kiedyś w przyszłości bliższej bądź dalszej e, garncarstwa osoby niewidomej to bardzo by mi to przysporzyło bardzo dużą satysfakcję mhm. bo to jest wtedy ta osoba jest zupełnie inaczej odbierana bo bo to jest, jest coś niesamowitego kiedy widzisz że powstaje z kawałka gliny naczynie ogólnie a gdy tworzy to jeszcze osoba niewidoma to to jest jeszcze podwójnie albo i potrójnie magiczne Glina jest sama w sobie jest bardzo silną magią, bo przede wszystkim zacznijmy od tego, że ludzie nie wiedzą dzisiaj nawet czym jest magia. Bo magia się dzisiaj kojarzy z zaklęciami, z, z Harry Potterem i tego typu sprawami. W ogóle czym jest zaklęcie przede wszystkim zaklęcia. Zaklęcia to są przede wszystkim y, słowa i energia, jaką wyrzucamy z siebie na co dzień. Jeżeli ktoś jest negatywnej energii, jeżeli ktoś używa yy, yy, nieodpowiednich słów, że tak będę się wyrażał już yy, w języku potocznym, to on śle czarną magię, tak? Jeżeli... Ale nawet nie wypowiadając słów, może ją słyszyć na... prawda? Tak, bo to jest to wszystko, to wszystko jest właśnie energia, która otacza nas dookoła. Tylko ludzie bardzo zapomnieli o tym wszystkim. Kościół przez setki lat też wprowadził potężną propagandę do, do, do świata i, i po prostu ludzie zapomnieli, czym jest tak naprawdę magia. Zapomnieli, że każdy może tą magię reprezentować. czyli jest magia tak... jest energią, możemy tak to? Tak. Tak określić, tak? tak? I im bardziej świetlista ta energia, tym większa magia. Im tak. energia bardziej jakaś płaska, niska, tym, tym jest bardziej czarna, tak jak Ty to określiłeś teraz, tak? Magie dzielą się na kilka rodzajów, aczkolwiek to jest, myślę, temat nie na dzisiaj. W każdym razie ja uważam, że jeżeli ktoś chce wprowadzić magię w swoim życiu, to powinien przede wszystkim powinien poczuć, że ta magia przede wszystkim, że ona jest, bo jeżeli ktoś nie wierzy w magię to, to tej magii w życiu nie będzie. To jest, to, to jest tak, jak z wiarą. To, jest, to są właśnie sprawy duchowe, który, o których ludzie bardzo również zapomnieli i i uważam, że to też powinno się odrodzić, bo duchowość jest, jest tym, czym żyjemy tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś żyje tylko tak, tym, co fizyczne, tylko tym, co, co widać, namacalne. co można dotknąć, tak namacalne, to, to ten taki człowiek nie ma satysfakcji z życia, on nie potrafi odczuć. Nawet, nawet jakichś pozytywnych y, słów nie potrafi odebrać właściwie. Właśnie dlatego uważam, że dzisiaj wielo, tak wielu ludzi ma depresję. I to też uważam, że na to wszystko wpływa, ponieważ ludzie się y, kierują naukowością. W naukach wedyjskich. Podstawową zasadą jest to, że do, do każdego człowieka podchodzi się indywidualnie. Nie ma czegoś takiego jak jeden sposób na y, wszelkie dolegliwości, czy coś w tym stylu. Do każdego człowieka podchodzi się inaczej. I uważam, że, coś, że takie podejście jest najbardziej właściwym podejściem. Mm -hmm. Podmiotowe, spersonalizowane. No też dążymy do tego w naszej kulturze oczywiście zachodu, tak? Już, już minęły te czasy y, tej takiej... O ogólnej komuny, szarej masy, każdy jest indywidualny, ale no widzisz, może nie każdemu się to tak udaje od razu. Ty jako Wiedźmin rozumiem, masz też taką misję, żeby tą duchowością się dzielić, żeby ją pokazywać. Tak, ja staram mhm. się pokazywać ludziom, wskazywać e, kierunki, gdyż co, dzisiaj coraz więcej ludzi poszukuje. Dzisiaj coraz więcej ludzi poszukuje, pomimo nawet, że część nawet o tym nie wie. Ja widzę coraz więcej y, ludzi oświeconych w naprawdę młodym wieku. Najmłodszą taką osobą miała, była dziewczynka w wieku jako 17 lat, może. I ja już w niej poczułem, że ona będzie naprawdę kimś wyjątkowym w przyszłości. Y, takie rzeczy się czuje. Tego nie da się udowodnić naukowo ani nic, ale to, jest, to są kwestie wiary i duchowości, właśnie czego, no niestety, ale mało się mówi o tym, co mnie też bardzo smuci. No ale na szczęście są takie osoby jak ty. Zawsze można sobie z tobą porozmawiać. A powiedz, ilu masz uczniów? Uczniów póki co uczę moją przyjaciółkę, z którą też mieszkam. I chcę właśnie dla niej przekazać wiedzę na temat kręcenia małych naczyń. Czyli dziewczynę I... twoją. Nie, nie, to jest moja A. przyjaciółka. I chcę dla niej przekazać wiedzę na temat kręcenia naczyń małych i też na temat biżuterii, na temat tworzenia biżuterii. Mhm. Masz jeszcze jakichś uczniów na koncie? Póki co nie. Mhm. A myślałeś o kursach online? Teraz, w tych czasach pandemicznych, dość wygodna i ciekawa, atrakcyjna forma. Tak, i ja myślę, że wkrótce to wprowadzę, ponieważ rozmawiałam już z moją właśnie koleżanką, też, która też się zajmuje e, garncarstwem, ceramiką. E, I też myślę, że z nią zawrę takie, m, taki właśnie układ i wprowadzimy jakieś wstępne filmiki na YouTubie. A później to będziemy, też ja będę sam indywidualnie je wprowadzał, i też myślę, ona też będzie coś wstawiać. Także na, na pewno, ja na pewno coś będę działał, jeśli chodzi o sprawę online. Mhm. Nasi słuchacze są na pewno ciekawi, jak wyglądają Twoje garnki, jak wyglądają Twoje wyroby, gdzie można je obejrzeć, gdzie można je kupić, jak można zamówić u Ciebie, czy w ogóle można zamówić coś indywidualnego. Moje naczynia póki co nie mają jakiegoś oficjalnego sklepu internetowego. Moje naczynia wkrótce będę wystawiał na stronach typu Allegro, OLX um, czy Ebazarek, um, na takich stronach. Um. A twoja strona internetowa? Moja strona internetowa wciąż jest jeszcze w realizacji, gdyż no, jeszcze nie jest do końca skończona. Ale na fejsie to musisz być, no nie ma pat. E, tak, ale jestem na Facebooku, mam, moja strona nazywa się Garncarnia z Tradycją, i tam właśnie zapraszam. Garncarnia z Tradycją na Facebooku. Tak. I tam można znaleźć do ciebie telefon kontaktowy tak, na przykład? Tak, tak. Dobrze, super. Także słuchajcie, kochani, macie ochotę się mm, poznać Rafała bliżej, podjechać do niego do starej bajki, tak? Bo tam będziesz miał na stałe już teraz pracownie i tam też pewnie będzie można kupić już, tak, rzeczy od Ciebie. Tak, tam już będzie można kupić normalnie. Już dzisiaj można kupić. Stara bajka obok jakiego dużego miasta jest y, umieszczona? Stare bajki, leżą, Stare bajki przepraszam. leżą niedaleko Moniek, jakieś 10 kilometrów od Moniek. To będzie ponad 100 km od Orysza? No, coś w tym stylu. Mhm. Myślę, że nie ponad, ale jakoś około 100 km. Dobrze. Kogo byś chciał, Rafale, z tego miejsca pozdrowić? Hmm. Chciałbym pozdrowić mojego tatę. Mojego usza Piechowskiego, mojego Stryja Mirosława a i wszystkie dziewczyny, z którymi mieszkam. Świetne zakończenie tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za przyjazd tutaj do nas na Polany Kultury w Orzeszu. Naprawdę bardzo miłe to i ciekawe dla mnie doświadczenie. Dziękuję Ci serdecznie. Również dziękuję. Polskie Radio Orzesz.